Cześć, to Szymon. I Anna. Dzisiaj mamy przygotowane dla Was eksperymenty z ciekłym azotem, a dzięki naszej współpracy z firmą Samsung udało nam się nagrać parę naprawdę fajnych ujęć. Tak, mamy dla Was też parę ciekawostek na temat ciekłego azotu, ale zanim do nich przejdziemy, obejrzyjcie pierwszy filmik. Przed chwilą mogliśmy zaobserwować niesamowity wybuch spowodowany wymieszaniem się ciekłego azotu i wrzątku, w wyniku czego ciekły azot bardzo gwałtownie zaczął nam parować. Tak. Ciekły azot ma temperaturę minus 196 stopni Celsjusza. Jest bezwonny, bezbarwny, bez smaku i co ciekawe, jako pierwszy został skroplony w Krakowie przez polskich naukowców Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Kilka dni wcześniej udało mi się skroplić jednak inny gaz, łudząco przypominający wodę, też bez smaku, też bez koloru, też bez zapachu, jednak wyróżniający się jedną bardzo charakterystyczną cechą. Może uda Wam się odgadnąć, jaki to gaz? Przed chwilą mogliście zaobserwować, że ta substancja, która skroplała nam się na kubeczku, w przeciwieństwie do wody powodowała, że wcześniej rozpalone łuczywo ponownie nam się rozpalało. Czyli to musiał być tlen. Tlen. No właśnie, ale wróćmy jeszcze do naszego ciekłego azotu. Bo ciekły azot to najpowszechniejsza ciecz kriogeniczna, czyli bardzo zimna. Stosuje się ją do mrożenia żywności, stosuje się ją w elektronice, w medycynie, na przykład w kriokomorach. No właśnie, ale oprócz tego ciekły azot jest wykorzystywany do przeprowadzania niezliczonej ilości eksperymentów i my w Centrum Nauki Kopernik też bardzo często do tego go wykorzystujemy. A niektóre produkty po zanurzeniu w ciekłym azocie mogą uzyskać ciekawe właściwości, na przykład banan może nam zacząć służyć jako młotek. Albo kwiaty, które okazują się być bardzo kruche. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli macie ochotę więcej poeksperymentować, to zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, bo już jesteśmy otwarci. Tymczasem do następnego razu. Cześć.